Witam wszystkich fanów piłki ręcznej na kanale Time Out. Wakacje trwają dalej i zapewne wielu kibiców skwapliwie korzysta z uroków lata. Jednak dla piłkarzy ręcznych Superligi półmetek wakacji oznacza dokładnie koniec wakacji. To początek ich ciężkiej pracy nad wytrzymałością i siłą. I jak to się mówi w żargonie piłkarskim, to okres ciężkich nóg i zakwasów, hektolitrów wylanego potu i setek kilogramów żelastwa przerzucony na siłowni. To także okres mikrourazów, na które szczególnie narażeni są nowi gracze z zespole. Wynika to z tego, że przechodząc do innego klubu, do innego trenera, zmienia się ich reżim treningowy. I jak wiadomo, każdy trener ma swój własny system przygotowań i wypracowany swój własny system ćwiczeń. Wystarczy, że te ćwiczenia treningowe nowego trenera będą kładły nacisk na inne partie mięśni, które były mniej używane za poprzedniego trenera, i natychmiast u tego nowego zawodnika pojawią się jakieś nadciągnięcia i mikrourazy. Unia Tarnów, bo temu zespołowi poświęcę dzisiejsze spotkanie, swoje przygotowania zaczęła trochę wcześniej, bo już 18 lipca. Pewnie rozpoczęła te przygotowania wcześniej, ponieważ ma w swojej kadrze 7 nowych zawodników, a biorąc pod uwagę powracających z tych z kontuzji, którzy nie grali wiele w poprzednim sezonie, mam tutaj na myśli Zachirowicza i Kowalika, to tych piłkarzy będzie 9. Prezes Mogielnicki nie należy do krezusów Superligi i przed każdym sezonem musi się mocno nagłówkować, żeby za relatywnie małe pieniądze stworzyć solidny zespół na miarę oczekiwań tarnowskich kibiców. I tu należą się prezesowi Mogielnickiemu słowa uznania, że pomimo tak ograniczonego budżetu zdecydował się na występ swojego zespołu w Lidze Europejskiej. Dla wielu prezesów byłaby to zapewne strata pieniędzy, natomiast w Tarnowie potraktowano występ w pucharach jako niezbędny element rozwoju własnego zespołu. Ale wraz z rozwojem zespołu rosną oczekiwania kibiców, a one są jasne. Ugruntować pozycję Tarnowa w Superlidze i przesunąć ten zespół z grupy zespołów walczących o utrzymanie do tej grupy bezpiecznego środka w tabeli. Te oczekiwania nie są wygórowane, ponieważ jak się spojrzy na wyniki Tarnowa z poprzedniego sezonu, w którym aż 11 meczów z ich udziałem rozstrzygnęło się dopiero w samej końcówce i 6 z tych meczów to była porażka jednobramkowa, 2 zakończyły się remisem, a 3 to były jednobramkowe zwycięstwa. To biorąc to pod uwagę, ten dorobek punktowy na koniec sezonu 21-22 mógł być znacznie większy niż te zdobyte 22 punkty. Bo stosując takie akademickie podejście do tematu, to gdyby w tych 6 meczach przegranych jedną bramką Tarnów miał trochę więcej szczęścia albo mądrzej rozegrał końcówki tych meczów, to równie dobrze ten dorobek punktowy mógł być na poziomie 40 punktów. A to już na przykład dało Kaliszowi w sezonie 21-22 szóste miejsce. Myślę, że taka pozycja w pełni usatysfakcjonowałaby prezesa Mogielnickiego. Czy prezes Mogielnicki może liczyć na tą bezpieczną ilość punktów i środek tabeli w sezonie 22-23? Myślę, że transfery, które przeprowadził na ten sezon, mogą go napawać umiarkowanym optymizmem w tej materii. Z pewnością powinien by chcieć więcej od tego, co osiągnął jego zespół w poprzednim sezonie. Ile więcej? To będzie zależało od tego, czy nowemu trenerowi uda się wkomponować w zespół tych nowych graczy, którzy dojdą, z tymi graczami, którzy zostali po ostatnim sezonie. Wielką loterią jest zawsze duża liczba młodych graczy w zespole, bo młodość, jak wszyscy wiemy, jest mało przewidywalna i cechuje ją duża zmienność formy, będąca bardzo często poza kontrolą trenera. Każdy, kto był młodym graczem, wie doskonale, o czym mówię. Zatem kim będzie dysponował trener Strząbała w nadchodzącym sezonie, który rozpoczyna się już 3 września?
mają dość duże. No i bardzo ładny rzut. No to jest Taras Milocki. Zachirowicz, dobre zagranie do koła. Yoshida. Tak, brak komunikacji tutaj. Małecki znakomicie po tym rzucie zawodnika z numerem 43. Igor Turczenko. No, możliwość wydania dwóch minut Jackowi, aczkolwiek no. O tymczasem nie jest rozegrania. Tymczasem potężna bomba. Milocki przyspiesza teraz Kniaziew. Dobre dogranie do Yoshidy. No i dzisiaj Yoshida. No i tutaj jest bardzo sprytnie Jachlewski, unikając kary, zatrzymując akcję. No i ale prosto teraz wróbel w Małeckiego. Nie do końca wiemy, nie jestem w stanie wytłumaczyć zamysłu. Bardzo dobra postawa będącego na piątym blisko metrze Małeckiego. Sanek w obronie, w środkowym sektorze obrony piłkę. Uruchamiają kontratak, Tarnowianie, jest go! W sezonie 22-23 prezes Mogielnicki postawił na duet trenerski z Sząbała Janas. Tarnów będzie dla trenera Tomasza Strząbały drugim klubem, który objął po Patryku Liliestrandzie. Wcześniej taka sytuacja miała miejsce w Kaliszu. Trener Tomasz Strząbała zalicza się do jednego z najbardziej doświadczonych polskich trenerów w Superlidze i zespoły, z którymi pracuje, zwykle trzyma silną ręką, podobnie jak jego niezapomniany ojciec, trener Edward Strząbała. I tu, chociaż to program poświęcony drużynie z Tarnowa, pozwolę sobie na małą dygresję odnośnie pana Edwarda Strząbały, bo jak się mówi, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Ojciec trenera Tomasza Strząbały zdobywał tytuły mistrza Polski, mistrza Egiptu, mistrza Bahrajnu, zdobywał także Puchar Polski, Puchar Afryki i Puchar Zatoki Perskiej. Także był to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów polskich. Był to szalenie charyzmatyczny, wymagający i sympatyczny trener. Nigdy nie zapomnę rozmów z nim z czasów, kiedy był trenerem Śląska Wrocław czy Korony Kielce, bo tak wtedy nazywał się zespół z Kielc, kiedy nieustannie kaperował mnie, żebym przeszedł z Płocka do Kielc i przeniósł się do drużyny, której wtedy grali w bramce Krzysiek Latos czy na rozegraniu Marek Przybylski. Obu panów bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiam. Za każdym razem, kiedy mu odmawiałem i za każdym razem, kiedy spotykaliśmy się ponownie, on ponawiał swoją ofertę i czynił ją jeszcze bardziej atrakcyjną. No ale niestety nie uległem czarowi trenera Strząbały. To był jeden z pierwszych trenerów, który stosował innowacyjne metody treningu siłowego. Kiedyś pod koniec lat 80. mój zespół Wisła Płock miał wytrzymałościowy obóz przygotowawczy przed sezonem w Zakopanem, w tym samym czasie, w którym przebywała tam Korona Kielce z trenerem Strząbałą. Pewnego dnia w drodze do Kuźnic, idąc na wycieczkę górską, zbliżaliśmy się do stadionu Centralnego Ośrodka Sportowego i na jakieś 100 metrów przed stadionem zaczęły do nas docierać jakieś takie dziwne odgłosy i rytmiczne uderzenia i miało się wrażenie, jakby maszerowały jakieś rzymskie legiony. I ten rytm i te ludzkie okrzyki, im bliżej byliśmy stadionu, tym one stawały się coraz bardziej głośniejsze. I nigdy nie zapomnę tego naszego zdziwienia, kiedy zobaczyliśmy chłopaków z Korony Kielce, z których pot lał się strumieniami, a oni w tych jednominutowych seriach, nieustannie krzycząc, z całą siłą uderzali w ogromne opony od traktorów pałkami przypominającymi kije baseballowe. Bo pan Edward zawsze stawiał na siłę, wytrzymałość i jego zawodnicy zawsze stawali się atletycznymi graczami. Ale wracając do trenera Tomasza Strząbały, to trener ambitny, nie mniej jak jego ojciec, który już otwarcie na samym początku zadeklarował, że z Tarnowem chce walczyć o coś więcej niż utrzymanie się w Superlidze i chce lepszej gry zespołu niż w minionym sezonie.
Co musi zrobić trener Strząbała, żeby zrealizować swoje cele? W mojej opinii musi poprawić umiejętność rozgrywania końcówek meczowych, a nawet powiem szerzej, musi wypracować dyscyplinę taktyczną graczy w newralgicznych momentach meczu, czyli poprawić to, czego zabrakło Unii w poprzednim sezonie. Jeśli to mu się uda wypracować, to będzie mógł realnie myśleć o większej ilości zdobyczy punktowej w tym sezonie, który się zbliża w stosunku do sezonu 21-22. Przez newralgiczne fazy meczu rozumiem końcówkę pierwszej połowy, końcówkę drugiej połowy, grę w przewadze, grę w osłabieniu, czy grę pasywną pod presją ilości podań, które wkrótce z 6 mają się zmniejszyć do 4. I w tych newralgicznych momentach meczu od graczy bezwzględnie wymaga się dyscypliny taktycznej, a improwizacja w tych momentach jest ostatecznością. I zawodnik musi mieć pełną świadomość, że jeśli złamie dyscyplinę taktyczną zespołu, decydując się na zagranie indywidualne, to musi być pewien skutecznego zakończenia swojej akcji. W przeciwnym razie jego strata wprowadzi tylko chaos w szeregach własnego zespołu i da możliwość zdobycia łatwej bramki przeciwnikowi. To nieuzasadnione łamanie dyscypliny taktycznej było piętą achillesową Tarnowa w poprzednim sezonie. A ponieważ dyscyplina na boisku to konik trenera Strząbały, to mam podstawy przypuszczać, że w tym sezonie tej dyscypliny na boisku Tarnowa będzie znacznie więcej i to właśnie ten element przysporzy Unii zdecydowanie więcej punktów. Młodość w zespole, jeśli chce się zdobywać punkty w Superlidze, należy zawsze zbilansować doświadczenie. I kierując się pewnie tą zasadą, prezes Mogielnicki zakontraktował Pawła Podsiadło, który będzie najbardziej doświadczonym graczem w talii trenera Strząbały. W mojej ocenie będzie on głównie wykorzystywany w defensywie, ponieważ w ataku nie jest już tak szybki, jak był w najlepszych latach swojej długiej kariery. Owszem, Podsiadło dysponuje umiejętnością grania z kołem i silnym rzutem, który pewnie zaskoczy wielu bramkarzy, ale nie sądzę, żeby on był wyborem numer jeden trenera Strząbały na pozycji lewego rozgrywającego. A ta pozycja będzie bardzo licznie obsadzona w Tarnowie w sezonie 22-23, bowiem trener Strząbała będzie miał do dyspozycji Minockiego, Mrozowicza, Kowalika, Pindę i wspomnianego Pawła Podsiadły. Białorusin Smolikow został pozyskany przez prezesa Mogielnickiego ze Stali Mielec, która spadła do pierwszej ligi. Po odejściu do Bundesligi Tokudy prawe rozegranie Tarnowa straciło bardzo mocno na jakości. Matsura, który miał zastąpić Tokudę, nie dał zespołowi tylu bramek i tylu asyst, co Tokuda, który odszedł do Lubeki. Matsura był w poprzednim sezonie jakiś taki zagubiony, nie miał pewności siebie i nie dziwi mnie, że trener Strząbała chce go docelowo przesunąć na prawe skrzydło i ponoć całkiem nieźle sobie na tej pozycji radzi. Dlatego transfer leworęcznego Smolikowa był kluczowym transferem dla Tarnowa, patrząc z punktu widzenia
organizacji gry i rozłożenia ciężaru gry pomiędzy wszystkich zawodników drugiej linii. Smolikow ma styl gry zbliżony do Tokudy, jest dynamiczny na nogach, potrafi rzucić z dystansu, jak i po zwodzie i jest to bardzo kreatywny gracz. W poprzednim sezonie zanotował ponad 100 asyst, co dowodzi jego dużego przeglądu pola. Smolikow ma już w swoim CV udział w reprezentacji Białorusi i ma występy pucharowe, zatem można go traktować jako kolejnego doświadczonego gracza do dyspozycji trenera Strząbały w sezonie 22-23. Ma 28 lat, czyli wchodzi w ten najlepszy dla piłkarza ręcznego okres. Bramce Tarnowa po odejściu młodego Kaspra Lierstranda w sezonie 22-23 będzie występował pozyskany z Lubina Marek Bartosik. To także młody bramkarz, ale posiadający już 5-letnie doświadczenie w Superlidze, bowiem Bartosik zadebiutował w 2017 roku w Szczecinie, a potem przeniósł się do Lubina, gdzie grał przez ostatnie 3 lata i rywalizował z Marcinem Schodowskim. Bartosik to były reprezentant Polski juniorów, zawodnik z dużym potencjałem i w mojej ocenie te najlepsze lata ma dopiero przed sobą. Jego styl bronienia różni się od stylu, który prezentuje obecnie pierwszy bramkarz Tarnowa, czyli Patryk Małecki. Małecki broni ustawieniem, starając się swoim ciałem zasłonić jak największą powierzchnię światła bramki i przypomina tą taką skandynawską szkołę bronienia. Bartosik bazuje więcej na szybkości nóg i rąk, i co pozwala mu być bardzo skutecznym przy obronie rzutów karnych. I taka kombinacja dwóch różnych stylów bronienia będzie z pewnością dużym atutem Tarnowa w nadchodzącym sezonie. A między słupkami witamy Marka Bartosika. Bartosik, podobnie jak Schodowski, jeszcze bez skutecznej interwencji przy siódemkach, ale mamy ją w końcu. Pierwszy rzut karny w tym sezonie obroniony. Bartosik znowu wyjdzie na boisko, a jak sobie poradzi z rzutem karnym Jakub Polok, za chwilę zobaczymy. Polok. No i nie udaje się po raz trzeci pokonać Marka Bartosika. Brawo, brawo, panie Marku.
Bartosik, jeszcze Pedryc dobija i Bartosik po raz drugi. Niesamowite dwie interwencje drugiego bramkarza Zagłębia Lubin. Kasahara to już czwarty zawodnik z Japonii, który będzie bronił barw Tarnowa. Pierwszymi byli oczywiście Tokuda i Yoshida. W zeszłym sezonie zawitał tam Matsura, a w tym sezonie zobaczymy Kasaharę. Kasahara to reprezentant Japonii, uczestnik ostatnich Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich. Jest środkowym obrońcą i obrotowym. To bardzo wysoki zawodnik, jak na gracza z kraju kwitnącej wiśni, bo mierzy 197 cm. Przyznam szczerze, że nie widziałem tego zawodnika w akcji, ale jeśli on przeszedł selekcję do reprezentacji Japonii przez takiego fachowca, jakim jest Dagur Sigurdsson, to dla mnie jest to wystarczająca rekomendacja, żeby stwierdzić, że ten zawodnik potrafi grać w piłkę ręczną na poziomie międzynarodowym. Kasahara z Yoshidą stworzą w Tarnowie duet obrotowych. Bardzo mnie ciekawi, jak ten duet będzie funkcjonował w nadchodzącym sezonie. Bo Yoshida w poprzednim sezonie po odejściu Tokudy nieco przygasł. Nie dostawał już tylu piłek na koło, a te, które dostawał, które były do niego kierowane, nie zawsze przyjmował, albo do niego po prostu nie docierały. I widać było gołym okiem, że nie czuje tak dobrze podań od europejskich rozgrywających, jak tych, które dostawał od Tokudy. Kasahara ostatni sezon grał w Islandii i być może jemu będzie łatwiej zrozumieć sposób grania rozgrywających Tarnowa i jakby szybciej zaadoptuje się do sposobu gry z kołem, jaki prezentują w Tarnowie. Jeśli dysponuje się niezbyt dużym budżetem, to zawsze powstaje dylemat, jak ten finansowy tort podzielić. I zwykle robi się to tak, że gro środków przeznacza się na rozgrywających, bramkarza i kołowego, a skrzydła opiera się na tanich graczach, ale ci tani gracze muszą być uzdolnieni, szybcy, dynamiczni i dobrze zaawansowani technicznie. Myślę, że właśnie te ograniczone fundusze w Tarnowie legły u podstaw podjęcia bardzo odważnej decyzji odnośnie obsadzenia lewego skrzydła nastoletnimi graczami Michałem Słupskim i Kubą Sikorą. Sikora to wychowanek z Tarnowa, który już w poprzednim sezonie pokazał, że ma zadatki na skrzydłowego dużego formatu. Bardzo jestem ciekawy, jak się rozwinie kariera w Superlidze Kuby Sikory. Słupski jest wychowankiem Chrobrego Głogów, absolwentem SMS-u, i jest to młodzieżowy reprezentant Polski. I dla obydwu tych chłopaków to oczywiście wielka nobilitacja grać jako podstawowi gracze w Superlidze i w tak młodym wieku nieść ciężar odpowiedzialności za wynik całej drużyny. Na przestrzeni ostatnich lat można stwierdzić, że Tarnów poświęca bardzo dużo uwagi szkoleniu lokalnej młodzieży i daje bardzo dużo szans tym najbardziej utalentowanym Tarnowianom i możliwość rozwijania się w Superlidze.
w kadrze trenera Strząbały na sezon 22-23, oprócz wspomnianego Kuby Sikory i Konrada Wątroby, takie szanse dostanie jeszcze dwóch wychowanków chłopaków z Tarnowa. Będzie to środkowy rozgrywający Kuba Kociuba i obrotowy Korneliusz Małek. I tylko od ich zaangażowania w codzienny trening i wykorzystywania tych minut spędzonych na parkiecie zależy, jak szybko nabiorą wymaganego superligowego doświadczenia, żeby ich status w drużynie się zmienił. Ja mam nadzieję, że w Tarnowie w tym sezonie odważnie postawią na rozwój środkowego rozgrywającego reprezentacji Polski Konrada Wątroby. Jeśli umożliwią mu systematyczne granie w Superlize, to myślę, że ten chłopak może zanotować wkrótce bardzo duży progres. Jednak uważam, że pierwszym wyborem trenera Strząbały na pozycji środkowego rozgrywającego będzie zapewne bardzo kreatywny Bośniak Aydin Zahirowicz. Ale w Wątrobę trzeba odważnie inwestować, bo ten chłopak ma papiery na granie, a jak wiemy, polska reprezentacja narzeka na deficyt graczy na tej pozycji. A przyszłość reprezentacji Polski tak naprawdę zależy tylko od odważnych decyzji, jakie będą kluby podejmowały teraz, w teraźniejszości. Podsumowując, w Tarnowie pojawiło się sporo nowych twarzy. Wśród nich jest grupa doświadczonych zawodników, jak i grupa utalentowanej młodzieży. Pojawił się też nowy, doświadczony trener. Ci gracze, którzy przyszli, wydaje mi się, że zbilansowali straty po tych, którzy odeszli. W mojej ocenie potencjał sportowy Tarnowa na sezon 22-23 nieznacznie się zwiększył. I życzę trenerowi Strząbale przede wszystkim zdrowia, żeby mógł konsekwentnie wdrażać swój sposób grania w piłkę ręczną i szybko odcisnąć swoje piętno na tej grupie chłopaków, którą zakontraktował mu na sezon 22-23 prezes Mogielnicki. Na dzisiaj to już koniec. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się.